Hej, siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Skate'a 1. Ja tak właśnie zastanawiam się, co tutaj ciekawego, które zadanie wybrać, które z ciekawsze zadanie wybrać i pomyślałem, że może wybierzemy sobie coś z tej tutaj lokalizacji. Mamy, jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć zadań. Myślę, że w dzisiejszym odcinku sobie po prostu je przejdziemy. Przeniesiemy się od razu do tej lokalizacji. Okej. Wykonamy sobie to. Najpierw zobaczymy, co w ogóle za challenge jest. Aha, zagramy sobie z nim w skate'a. No dobra. Z grę skate znacie oczywiście wszyscy doskonale. Mam nadzieję, że jakoś tam tutaj to pójdzie. I pokonamy go za pierwszym razem. A, już się wywrócił. To jest dobra oznaka, że mamy strasznie dużą teraz przewagę. Ja muszę wykonywać tutaj oczywiście 500... No tak. W sumie zobaczymy, czy wykona nawet 360, bo może mu się nawet nie udać to. A właśnie. Dosyć słaby jest koleś, więc nawet nie trzeba tutaj robić 540 żadnej. Zresztą zaraz zobaczymy, przetestujemy jego możliwości. Powiem wam od razu, że ta miejscówka jest... wykonał. Ta miejscówka jest dosyć średnia, kurczę. Te kosze bardziej mi przeszkadzają niż pomagają. Wow, no teraz to zepsułem. Totalnie. Ale może on też zepsuje. Trzymajcie kciuki za to, żeby zepsuł. Nic ciężkiego. Tutaj, żeby wykonać 540, no, trzeba naprawdę mieć dosyć duży spadek. Tutaj jest bardzo... Aha, kurczę, nie zwróciłem nawet uwagi na to, że przecież on wykonuje zadanie i mam robić takie, jak on tutaj zrobił, a ja... Chciałem wykonać swój trik. Dobra, ale w topa. No, nie za bardzo tu mi idzie. Kurczę, dawno w skate'a nie grałem. Dobra, nasza kolej. Tego kickflipa poprzednio dobrze nie wykonał, więc mam nadzieję, że tutaj zepsuje. No właśnie. Kickflipa nie umie. Teraz pomęczymy go jeszcze tutaj podobnym trikiem. Jak widzicie, on jest słabo. On wykonuje albo podstawowe triki, albo tylko 180. Z 360 ma już problem. No zobaczcie, doskonale. Dokładnie o to chodziło mi, nie? Że tutaj 360 dla niego to już jest jakieś wyzwanie. Jakiś amator też. Muszę tutaj tego Noliego może nie wykonać. Zobaczymy. Oby. No właśnie, on już tutaj... No i tutaj powinien... Już z tym sobie zupełnie nie poradzić. Tutaj mamy podwójnego kickflipa i jeszcze 360 dodatkowo. A, to skubaniec, wykonał jednak, dobra.
Co teraz? Kickflipa teraz wykonamy, bo tutaj mamy też triki, których nie możemy powtórzyć, tak? Wow, no nie, tak się nie bawimy. Nieźle przyrżnąłem, dobra. Obyś się znowu wypieprzył. Prawda, miejscówka fatalna jest do takiej zabawy. No, o to mi chodziło. Do dzieła. No, chyba jest za wolny, żeby tu coś zrobić. No właśnie, dobra, udało się. Nigdy więcej zabawy w skate'a w takim beznadziejnym miejscu. Będę w sumie unikał tego w ogóle, bo jakoś super dobry w tym nie jestem. Tun, tun, tun. Dobra. Co teraz? Tu mamy jakiś challenge do wykonania. Albo weźmiemy sobie najpierw ten tutaj. A jeszcze raz, ok. Jest. Jakaś mała pokazówka nowego skateboardzisty. A tu możemy wykonać jakiegoś tutaj ochroniarza. Dokładnie zaraz sobie wszystkiego się dowiemy. W odcinku w ogóle zapomniałem, że jesteś jak teleport, że nie trzeba przecież przenosić się do stacji, żeby jakieś zdanie wykonać, tylko możemy to robić bezpośrednio, normalnie tutaj z mapki. To jest zdecydowanie dużym ułatwieniem, bo wiem, że wiele osób nie lubi się tam jechać, nie wiem czy to w grach jakichś, czy gdziekolwiek indziej. Znaczy grach innego pokroju, przykładowo. Jakieś Need for Speedy, coś w tym stylu, tak? Więc mamy teleport, to jest fajna sprawa. No brakuje tylko tego zejścia z deski, bo naprawdę gra jest bardzo fajna. A jeśli chodzi o kwestię tutaj, taką fizyki gry, to tylko brakuje tego zejścia z deski. No mogli wydać aktualizację, mogli. Chociaż w sumie aktualizacja to jest jedna rzecz, tak? Ale tutaj
Całkowicie wtedy by się zmieniła mechanika gry, więc nie wiem nawet czy dałoby radę to zrobić z aktualizacją, a nawet jeśli to ważyłoby pewnie naprawdę bardzo, bardzo dużo. The Baker family have been dropping hammers. Now it's show time. What are we waiting on? Let's get up there and escape this rail. Ładnie. Przyrżnąłem, dobra, jedziemy jeszcze raz. Oczywiście nie wjedziemy tam, więc trzeba się nawrócić. A nie, można się, o właśnie, teleportować. I jeszcze raz. O właśnie, w ten sposób. Będzie w ogóle powtórka, czy nie będzie? Aha, tu możemy sobie włączyć powtórkę, ale w takim zwolnionym, znaczy w edytorze, tak? To jest bez sensu w sumie. Powinna być za każdym razem jakaś powtórka, jeśli wykonam jakieś zadanko. O, zagramy sobie teraz. Będą jakieś zawody, to jest dosyć fajna będzie opcja, więc z miłą chęcią uruchamiam to. Będziemy musieli wykonywać najlepszy trik. Konkurencja będzie best trick. Zobaczymy jak będzie wyglądała w ogóle konkurencja, w sensie zawodnicy, przeciwnicy nasi. No, oczywiście akceptujemy jakby inaczej. Round one is one of the biggest handrails at San Bandolona. We got a big, huge, long fatty dumping into the amphitheater, good for getting speed to come back up to the top. Pick your line, make sure you hang onto that handrail the whole time. You don't want to be landing on those stairs. Slows you down too much. Trace, dos. Ta miejscówka chyba doskonale też ją pamiętacie z Skate'a trójki, tak? Ona była na bank tutaj. I też nawet tutaj były w tym skate'cie zawody. Dobra, jeszcze raz sobie weźmiemy teleport szybki. A nie, nie można się nawet teleportować, szkoda. No ty skubańcu. Za dużo czasu nie ma, chociaż mimo wszystko jestem aktualnie na pierwszym miejscu, więc uhohoho, więc nie ma się co za bardzo stresować w sumie. Jeszcze może dobijemy. No fajnie by było zdobyć tutaj 1000, jakieś 1000 punktów byłoby naprawdę. Aj. Kurde, już nie zdążę. No teraz mam fajne, miałem fajny pomysł, to żeby fajnie zadanie wykonać, bo tam mogłem troszeczkę pociągnąć na manualu i jeszcze się wybić w powietrze, ale no dobra, już tak jestem pierwszy i tak. Może będzie runda druga, będzie na pewno. Looks like you got four rails to play with. All those stairs are in play. Up or down, it's up to you. Have a good time. Music makes skating better. Start skating when you hear it. Dobra, do dzieła. Oh yeah! Merry Christmas, happy birthday, and happy bar mitzvah. Tym najlepszym sposobem jest przewrócenie się, bo automatycznie nas wtedy gierka teleportuje do miejsca tutaj, gdzie zaczynaliśmy. Ale naprawdę zobaczcie jak bardzo słabo tutaj wykonują te różne triki przeciwnicy. Zobaczcie, 190 to jest masakra, bardzo mało. To jest wykonanie jakiegoś jednego tylko kickflipa tak naprawdę. A nie ma możliwości ustawienia poziomu, co jest też, no, dla mnie dziwne.
A, już chyba nie zdążę. A, położył się, bo już jest pewny zwycięstwa. Chyba już nie mają szans ze mną. No, nie, no nie mają szans, tak? Nie, nie, już nie mają, już wygrałem, ale na pewno jeszcze będzie trzecia runda. Zresztą nawet widziałem miejscówkę, w której to wszystko będzie się odbywało, pamiętam. O, właśnie ta. This is a double kick madness. I don't care if you hit that handrail or the ledge. Whatever you do, you still got a double kick. Ow! Fajnie, fajnie tutaj zimitował ten dźwięk, który zazwyczaj tutaj jest. Wow. Zazwyczaj jest w skate. To taka jest syrena jakby. Aj. No, koleś, spadaj tutaj, bo chcę pokazać swoim widzom, jak zdobywam, znaczy jak miażdżę konkurencję tutaj. A może w sumie być. Dobra, chyba jeszcze raz zdążę. Ale i tak, kurczę, mimo że zobaczcie, jakoś specjalnie się nie starałem, wykonałem tutaj zadanie bez najmniejszych problemów, wszystkie rundy wygrane jak do tej pory. No i jeszcze mi tutaj zepsuł. A zobaczcie, przeciwnicy mają połowę niższy wynik, no to jest dla mnie troszeczkę dziwne co najmniej. O, jedna babka mnie skasowała, pod drugą się położyłem. No i 9 punktów, tak jak mówiłem, bez najmniejszych problemów tutaj. Snokautowani przeciwnicy. O, odblokowaliśmy teraz możliwość zrobienia zdjęcia tutaj dla... No właśnie, dla jednej z gazet. Jest dobra, jedziemy sobie wykonać to zadanko tutaj. All right, for me to get a good shot, you gotta get nice and clean on this rail. Aj, nie wyszło. No trzeba bardziej. Aha, nie. Czekajcie, muszę się chyba troszeczkę bardziej tutaj rozpędzić. Aj! Myślałem, że całego mnie zaśnieży tutaj. Jakoś w niespecjalnym stylu to wykonałem, ale wyszło. Powiem tak, ci, którzy będą oglądać to zdjęcie w tej gazecie, nie będą mieli podzielonego pojęcia, w jakim stylu to zdjęcie wykonałem, ponieważ tak tylko jedno tutaj jest ujęcie uchwycone. Wybierzemy sobie chyba te najlepsze, które teraz jest. Jeszcze przed nami 4 zdjęcia, no sporo jeszcze. I to dopiero jedna gazeta, są dwie oczywiście. Dobra, jedziemy, taka wielka strzałka już tutaj pokazuje nam jakieś tam zadanko, więc jak tu już jesteśmy tak blisko.
sobie je wykonamy. Yo, check that out right there. You know who that is? That's Jerry HSU. Jerry Sue. He rips. You wanna see something cool? Go skate with him. What's up, little dreamer? Hey, what's up? I'm Jerry. Dobra, akceptujemy sobie. Poznaliśmy już kolejnego tutaj z profesjonalistów. Okej, może jakoś tutaj rozpędzimy, bo te 500 punktów. Aha, okej, dobra, już wiem jak to zrobię. Pojadę może z drugiej strony, żeby... i zaraz się zaśnieżę. Dobra. O! Aha! To ma być na książce. Kurczę, 500 punktów na tej książce, jestem ciekawy co tutaj... mogę wykonać. Nie przychodzi mi nic tutaj do głowy, co mógłbym tutaj wykonać, więc pomęczymy się pewnie. Jest, udało się w końcu wykonać to zadanie. Nie wiem jakim cudem. Powiem wam, że męczyłem się dosłownie z nim 5 minut. Pewnie wytnę ten fragment, gdzie nie potrafiłem tego zrobić, ale w końcu się udało. Naprawdę jedno z trudniejszych osiągnięć, znaczy osiągnięć, to zadań, które tutaj przyszło mi do tej pory z wami wykonać. Ale udało się jakimś cudem. Czy będzie powtórka? Nie, oczywiście powtórki nie ma, ale trzeba było, jak widzicie, tutaj uzyskać mnożnik razy 3 i dopiero po tym dało się to wykonać. Ale jest, jest ukończone. Dobra, to będzie tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!